Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem UberSrake, to kanał od gracza dla graczy i dzisiaj następna porcja nowości, bo na ostatnim live'ie, a także na blogu deweloperów pojawiły się nowe, bardzo istotne wiadomości i zamierzam wam je przedstawić. Już wiecie o tym, że będzie nowa linia, prawda, krążowników i to tym razem nowa nacja. To dobrze, ale jeszcze mam do tego fajne wydarzenia i fajne zmiany, które wprowadzają właśnie deweloperzy, dlatego zajrzyjmy. Jeżeli nie śledzicie jeszcze mojego kanału, zapraszam serdecznie, a na przykład ostatni materiał z nowości, tych o wycofaniu się z jednej akcji przez Wargaming, prawda, i World of Warships, u góry dla was teraz. A my przechodzimy do czytania nowości. Okej, moi drodzy, i przechodzimy do pierwszego newsa i pierwszego artykułu z blogu deweloperów. Moi drodzy, to aktualizacja dokładnie z 8 Battle of the Beast, czyli jednym słowem już tłumacząc na polski, będziemy mieli bitwę z bestiami, bitwę z potworami w ramach wejścia kolekcji niemieckie niszczyciele, czy tam gałązka niemieckich niszczycieli. Będzie to właśnie taka akcja podzielona na 4 weekendy, gdzie będziemy przez każdy tydzień na samym początku wybierali dołączenie do jednej z drużyn. A tu mamy takie niemieckie nazwy tych drużyn, jest to powiązane oczywiście z germańską mitologią. No i moi drodzy, będą tam, będziemy mieli wypełniane misje to osobowe, prawda, ale także drużynowe. Najprawdopodobniej będzie to wyglądało, może pamiętacie, tam była kiedyś taka bitwa w ramach wejścia gałązek krążowników amerykańskich i tam były drużyna szarków, orłów, więc to może być na tej zasadzie, że która drużyna tam będzie prowadziła i jakieś tam do wygrania będą, prawda, flagi, kamuflaże, tokeny, prawda, za które będzie można wydawać, prawda, na nową kolekcję niemieckie niszczyciele. Więc całkiem fajnie to wygląda, no i przede wszystkim jest to dosyć interesujące, bo będziemy mogli to robić w grach losowych, a nie, prawda, w jakimś oddzielnym trybie, tak też bardzo fajny pomysł. No, mamy tu jeszcze jakichś dowódców, więc jest całkiem sensownie, tu właśnie pasek postępu widzicie w tym momencie, no i dodatkowo kolekcja. Najprawdopodobniej nie będzie ona trudna, dlatego że nagroda, przede wszystkim 4 sety po 4 elementy, nagrodą jest stały kamuflaż na 8 niemiecką Makera, który wchodzi właśnie w ramach wejścia nowej niemieckiej linii tych niszczycieli. No i otwieramy coś takiego jak Black Market w World of Tanks, czyli system aukcyjny. Działa on na dosyć prostych zasadach, jest tu fajnie przykład podany. Będą tam rozdawane, nie wiadomo jeszcze konkretnie co będzie rozdawane, może jakieś paczki kontenerów, może flagi, kamuflaże. No zobaczymy, co oni tam będą dodawali. I na przykład jeżeli będzie to aukcja na 500 kopii czegoś, każdy może zdobyć jedną, więc zgłosi się 500 graczy. Jeżeli przebijecie stawkę, to zostanie pobrany wam, prawda, surowiec tam, który będzie potrzebny do aukcji z konta i dodany, prawda, prezent, który kupiliście. A moi drodzy, ci co nie przebili, czyli na przykład byliście 510, 502, no to nie tracicie nic, więc można sobie będzie licytować, próbować, co tam, prawda, kto nie chce. No mamy zmianę tutaj, tak jak widzicie, osiągnięć. Troszkę lepiej może to będzie wyglądało, dosyć bardziej interesująco, dosyć bardziej przejrzyście, więc bardzo, bardzo fajnie. Graficzne usprawnienia zawsze popieram. Bitwy klanowe, moi drodzy, nowy termin już od 26 maja, 13 sezon, 7x7, tier 10 i z lotniskiem. Mam mieszane uczucia co do tego. Ciekawe, czy będą bany, tak jak testowali to teraz na 9. Mogliby to wprowadzić. No i taka sama zasada, jak była kiedyś, czyli 2 pancerniki albo 1 lotniskowiec i 1 pancernik. Maksymalnie, więc, prawda, jak tam kto sobie uważa. Bitwy rankingowe w sezon 3 startuje do 19 maja, czyli nie będziemy się nudzić na pewno w maju i w czerwcu. No i dodatkowo mamy inny format, bo 7x7 zostaje, ale wchodzą nam tiery 6 i 7 w brązowej i 6, 7 w brązowej lidze, 8, 10 w srebrnej, więc tak trochę dziwnie, nie powiem. No i w
złotej lidze 10 tiery. No, zobaczymy. Może to będzie miało jakiś sens i większe urozmaicenie. Może niższe tiery zaczną troszkę bardziej grać. Może to pomoże graczom. Zresztą nowe linie będą wchodziły, więc będzie co testować. No, mamy, prawda, szybkie, jak to się mówi, dwunastki. 12 na 12, tiery 10, w stylu właśnie wyścig zbrojeń, więc będzie też interesująco. No i stałe elementy dochodzi nam, prawda, to się będzie nazywało Ice Serpent, czyli to będzie najprawdopodobniej lodowa serpentyna do Shikishim za klanowe tokeny, ale także dostajemy stałe kamuflaże na Agincourta, całkiem fajny. Tiger, który też wchodzi niebawem, już dostaje premkowy. Weimar, tak samo. Koning Albert, o to jest ciekawy, ale ładny jest, ładny jest. Podoba mi się, czerwony komin charakterystyczny, ale jest fajny, fajnie zrysowany. Kamuflaże Bitwa Jutlandzka pojawiają nam się, flagi dodatkowo jakieś będą powracały, no i będziemy mieli w ramach tego, prawda, kontenery, naszywki, no i kamuflaże Bitwa Jutlandzka, jakieś wydarzenie, prawda, w ramach rocznicy, no i to najprawdopodobniej to coś jest związane chyba z nadchodzącymi mistrzostwami Europy, bo to chyba jakaś tam symbol piłki nożnej jest. No więc zobaczymy, co oni tutaj dadzą, ale nie o tym tylko będziemy rozmawiać, moi drodzy, przejdźmy do nowej linii krążowników holenderskich. I pora na to, na co najprawdopodobniej czekacie, czyli szybkie omówienie linii krążowników holenderskich, które, moi drodzy, zapowiedź będzie na 10.4 dopiero, tak? Aktualizację. No do i dodatkowo kongres, czyli nowy amerykański krążownik 8 tieru. Jaki to zobaczycie, ale przechodząc tutaj, moi drodzy, startowo w ramach testów krążowniki holenderskie będą dołączone do linii europejskich, ale potem w momencie wejścia krążowniki te ustanowią nowe drzewko. To bardzo interesujące. Szkoda, że nikt nie pomyślał o polskim drzewku niszczycieli. Ja bym się nie pogniewał. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ale dobra, tu mamy nazwy, prawda, mamy do dziesiątki. Mamy też dodany od razu okręt premium 8 tieru, ale na razie obejrzcie je sobie. No, jedynka to wiadomo. Ciężko mi będzie wymawiać te nazwy, ale niektóre sobie postaram. Galderland to, no, takie typowe na razie dwójka, jedynka na tym tierze. Krążowniki Jawa. To jest historyczny okręt, zatopiony właśnie na Morzu Jawajskim, właśnie w ramach tam floty, która pilnowała tam Indochin. De Ruyter, on też. Tutaj Kleleps, właśnie nie chcę łamać języka, bo holenderski inaczej się trochę wymawia od niemieckiego, więc tutaj też chyba ten okręt był już w fazie powstawania. No ale to już nie chcę się tutaj kłócić. Kidun, szósteczka, Edenracht, coś takiego. Tu już widać zupełnie inną sylwetkę tych okrętów. Więc może być interesująco. Johan de Witt, no to się da wymówić. No to już taki konkretny kawał krążownika. Zdjęcie nie zostało załadowane, ósemki widzę. Golden Love, na pewno to inaczej się wymawia niż ja to zrobiłem, no ale dobra. I tak jak było powiedziane, w 10.5 one trafiają do europejskich, a potem będą oddzielną nacją holenderską. Mają służyć, prawda, z założenia projektowane były, prawda, jako krążowniki do zwalczania japońskich krążowników na morzu, tam, prawda, tam, gdzie były kolonie holenderskie. Nie będę już tutaj strzelał nazwami, żeby nie pomylić się. No i mamy też właśnie powód, że niemiecka inwazja w 1940 roku pogrzebała projekty. No i z tego, co wiadomo, to najprawdopodobniej to są projekty, prawda. Najważniejsze cechy tutaj, no to mamy dobrą manewrowość, sporo konsumabli. Najważniejsze też jest to, że dostajemy, moi drodzy, wsparcie lotnicze, czyli nową cechę charakterystyczną dla holenderskich krążowników. Ona jest w fazie testów, więc spokojnie, najprawdopodobniej dużo się pozmienia. Aris Strike, tak będzie się to nazywało, od 4 tieru. No oczywiście tutaj jeszcze piszą, że ma dosyć dobrą pulę pancerza, tak? Słaby zasięg, dobrą manewrowość. No zobaczymy, tutaj działa, zobaczcie, są też ciekawe, 203, 240, 280 trójki. To jest prawie jak na Scharnhorście, jeżeli dobrze pamiętam, więc tu będziemy mieli
taki porządny kawał krążownika liniowego, więc zobaczymy, jak to będzie w trakcie zmieniane. Pamiętajcie, te zmiany, tutaj zmiany najprawdopodobniej będą wprowadzane. I teraz po kolei, jak działa Ice Strike? Moi drodzy, używamy, prawda, tego w odległości od naszego okrętu 9-10. Jest to powolny zrzut bomb z takiego nalotu, jak tu widać, gdzie oni sobie lecą, o powierzchni, jak to zostało tutaj opisane, dwóch pancerników mniej więcej, widzicie, takie dwa kwadraty i one opadają powoli, więc lepiej wybierać, i jest to zaznaczone, duże i mało mobilne cele, więc a tym bardziej na startowo są to bomby HE, więc warto brać to pod uwagę. Najpierw opadają na spadochronach, a potem dopiero w jakimś magicznym sposobie, najprawdopodobniej jakimś czujniku wysokości, opadają i uderzają w cel. Jak to będzie się sprawdzało, zobaczymy. Najprawdopodobniej siła tego uderzenia będzie uzależniona od tieru, na jakim będziemy, prawda, to tego używali. Może być to przydatne do, prawda, dodatkowej jeszcze z walki, zwalczania, prawda, pancerników, do walki z pancernikami, ale jest też opisane, że te samoloty nie spotują i najprawdopodobniej, no na razie startowo nie wiadomo, czy one będą w ogóle walczyły przeciwko innym lotniskowcom, po prostu takie wsparcie lotnicze. Ciekawy pomysł, jak wyjdzie w praniu, nie chcę się wypowiadać, no bo wiadomo, to można tutaj spalić, a potem wycofywać słowa, więc na razie nie chcę się wypowiadać, dostanę je w swoje rączki, będę miał swoje opinie, bo też pewnie będą w NDA. Amerykański krążownik Congress Tier 8 i moi drodzy, no szczerze mówiąc, to tutaj muszę podzielić zdanie innych, że to jest Alaska na tierze niższym, dlatego że to jest tier 8 z podobnymi statystykami, parametrami, więc też będzie fajnym kozakiem, będzie ciężkim krążownikiem, takim dodatkowym Baltimorem. No szczerze mówiąc, no to wycofanie Alaski, czy to było dobre, czy to nie było dobre, no była popularnym okrętem, no ale tutaj pieniążki muszą się zgadzać i pojawia się Kongres 8 tier. Wiadomo, wiecie, o co chodzi. No i mamy, wiadomo, wchodzi też zawsze, jak rozpoczyna się nowe drzewko, tutaj mamy The Seven Provinces, tak, czyli prowincja The Seven, i to wchodzi krążownik projektu powojennego holenderski i C802 numer boczny w 1950, jeden ze starszych krążowników, który został wyprodukowany. Nawet jest tu opis, że chyba został sprzedany do Peru i jeszcze tam gdzieś służył. Jeden z dłużej służących krążowników artyleryjskich chyba na świecie, jeżeli dobrze tutaj odczytałem. I jest to lekki krążownik, ma 152, specjalizację w naprawie, engine boost, więc jest interesująco. Ja tu od razu włączyłem statystyki tych okrętów. Chcę wam pokazać różnicę, no bo mamy tak, na jedynka to tam wiadomo, dwójeczka 12,5 km. Zobaczcie, że działa, mamy 120, od trzeciego tieru na jawie, która teoretycznie jest historycznym okrętem, mamy już 150, 10 po jednej, zasięg 12,7, więc tragedii nie ma na trzecim tierze, nie będziemy się w to za bardzo zagłębiali, ale zobaczcie, jaki tu jest dziwny przeskok. Mine Battery na Deruiterze to jest 150, ten sam kaliber, te same damage, ale zasięg 15. I dziwi mnie jedna rzecz, bo potem na piątce mamy zasięg 14. Na szóstce 14. Kaliber rośnie nam nieznacznie, bo 152, 14, 15 i 6 mamy na ósemce, to jest ten Harlem, którego nie mieliśmy zdjęcia, tak jak widzicie. No i tutaj już nie mamy podanych hit pointsów od ósemki, no najprawdopodobniej tutaj nie chcą za dużo pokazywać, a jeszcze skupmy się na chwilę na Golden Leaf. 51 tysięcy startowo, 3 razy 3,82, 16,5 damage, ale bardzo interesująco wygląda jak na razie prędkość tego okrętu, moi drodzy, 33 węzły, 790 metrów, więc rzeczywiście dosyć zwrotny, no i przestawianie steru 12,5. No nie ma tragedii, no to po tych startowych cechach można różne rzeczy, prawda, tutaj powiedzieć, ale najważniejsze jest, że mamy nowe okręty w grze. No i jeszcze ten The Seven Provinces i Congress. No tu mamy Mine Battery 1x3 i 2x3, 305, zasięg 19, więc to będzie taka Alaska na niższym tierze, nie oszukując się. No i The Seven Provinces to kaliber 152, ale szybkostrzelność 6 sekund, bo tutaj, jak widzieliście, mieliśmy dosyć duże przeładowanie, nawet 17. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tych nowości. Streszczałem się jak mogłem, o statystykach nie mówiłem prawie nic.
No i co najważniejsze, mam nadzieję, że dzięki temu będziecie częściej zaglądali na mój kanalik i zapraszam serdecznie na materiał nagrywał Ubers Rek z Od Gracza dla Graczy i widzimy się na live'ach, a także może zajrzycie w playlistę World of Warships. Na razie, hej!